Witam. Witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Książka Luisa Elizondo nadal znajduje się u szczytu zainteresowania i wywołuje wiele kontrowersji. Obecnie jest numerem 1 na liście bestsellerów New York Timesa, co jest niezwykle prestiżową listą i wiele świadczy o znaczeniu i wartości tej książki. Mimo kontrowersji na Polaraxie i rozmaitym wrogim odgłosom, jakie towarzyszą mojej inicjatywie zapoznania Państwa z tą książką, dziś dalej jedziemy z tym koksem. Rozdział 3. Oporny wojownik. Prawdopodobnie nie powinienem być zaskoczony rewelacjami, jakie usłyszałem na tym zmieniającym życie spotkaniu. Z perspektywy czasu wiele momentów w moim życiu ostatecznie zaprowadziło mnie właśnie tutaj. Tyle, że nie wiedziałem dokładnie, gdzie jest to tutaj. Moja kariera rozpoczęła się w biurze rekrutacyjnym armii w Miami w 1995 roku. Miałem 23 lata. Wtedy byłem zbudowany jak pięć drzewa. Ćwiczyłem 4 godziny dziennie. Kiedy chciałem wyglądać ładnie, zakładałem kurtkę o rozmiarze 48 i dopasowaną koszulę z krótkim rękawem. Pracowałem jako ochroniarz w sportbarach i klubach nocnych po to, aby mieć czym zapłacić za studia na Uniwersytecie w Miami. Pomimo wszystkich moich osiągnięć, wyrosłem na wściekłego, młodego mężczyznę, zmagającego się z ciągłym bólem z powodu rozwodu moich rodziców i trudności finansowych. Nie byłem w stanie płacić rachunków i czesnego i czułem, że moje życie zmierza w złym kierunku. Dużo rozrabiałem i pakowałem się w kłopoty. Tak naprawdę nie miałem wyboru. Armia była moją jedyną drogą ucieczki. W liceum zacząłem wdawać się w bójki na terenie szkoły i poza nią. Mój trener zapasów, trener Jones, zauważył, że zmierzam w trudnym i autodestrukcyjnym kierunku i namawiał mnie, abym rozważył program Junior ROTC w mojej szkole średniej. Junior ROTC to skrót od Junior Reserve Officers Training Corps, czyli Korpus Szkolenia Młodszych Oficerów Rezerwy. Jest to program dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do wstąpienia do zawodowej służby wojskowej. Nie byłem zbyt dobry w zapasach i tak naprawdę w tamtym czasie nie byłem zbyt dobry w niczym, w tym także w szkolnej nauce. W połowie lat 80. wszyscy uważali J-Rod za ostatni przystanek dla złych dzieciaków. Ostatni krok przed wydaleniem ze szkoły, pobytem w poprawczaku lub czymś gorszym. Dzieci z ubogich rodzin i dzieci takie jak ja, z rozbitych rodzin, wszystkie trafiały do J-Rod. W latach 80. moja szkoła nadal stosowała kontrowersyjny system dowożenia dzieci z innych okręgów. Wiele z tych dzieci trafiło do J-Rod i niektóre z tych dzieci stały się moimi jedynymi, prawdziwymi przyjaciółmi. Niektórzy nierozważni nauczyciele otwarcie wyśmiewali dzieci z J-Rod, nazywając je bezmyślnymi, nieuleczalnie głupimi nicponiami. Rozpaczliwie chciałem im udowodnić, że się mylą. Od pierwszego dnia uwielbiałem J-Rod. Wtedy mieliśmy nawet własną strzelnicę na terenie szkoły. Czasy były inne. Zaangażowałem się w grupy Drill Team i kanonierów. J-Rod mnie uratowało. Wojskowi mentorzy nauczyli mnie korzyści płynących z pracy zespołowej i życia według kodeksu. Oceniali nas na podstawie naszych własnych zasług. Nauczyli nas ignorować docinki i byli dumni ze służby naszemu krajowi. Dla osób z zewnątrz mundur zwany pickle suit, czyli korniszonowy gajer na naszych plecach sprawiał, że wyglądaliśmy jak bezmyślne drony podporządkowane wojskowej propagandzie, ale w głębi duszy wiedzieliśmy, że mundur był jak tajne stowarzyszenie jednoczące nas wszystkich. Czarni, biali, latynosi, Azjaci, bogaci czy biedni, mężczyźni czy kobiety, przeciętnie inteligentni czy drugie wcielenie Alberta Einsteina, wszyscy byliśmy jednością. Wspieraliśmy się nawzajem, czego nigdy w życiu nie doświadczyłem. Słowa takie jak lojalność, zaangażowanie i poświęcenie stały się credo, którym należało się kierować.
Pod wieloma względami byliśmy bardziej rodziną niż ci, których zostawiliśmy w domu. Rasa nas nie dzieliła. Jedynym kolorem, jaki widzieliśmy, był zielony kamuflaż. Twardziele z centrum miasta, kujony i sportowcy bezproblemowo trzymali się razem. Gdy ktoś zadzierał z kolegą kadetem, musiałby poradzić sobie z całą brygadą nieprzystosowanych kadetów. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. To była ochrona przed łobuzami, jakiej nigdy wcześniej nie miałem i wkrótce zacząłem być z siebie dumny. Teraz, gdy prawie skończyłem studia, znów zapragnąłem tego koleżeństwa. Moi jedyni prawdziwi przyjaciele na studiach pochodzili z Bliskiego Wschodu. Nasze kultury były bardzo podobne, a wpływ świata muzułmańskiego na moje hiszpańskie dziedzictwo był niezaprzeczalny. Słowa takie jak pantalon i kamisa były w rzeczywistości arabskimi słowami. Nawet nasza architektura i pomysł hiszpańskich płytek był wynikiem lat okupacji Hiszpanii przez Maurów. Moi przyjaciele, Khan, Mehmet i David, byli braćmi, których nigdy nie miałem. Wszyscy zostaliśmy wychowani tak, aby szanować starszych, być uprzejmymi, okazywać szacunek chorym i uciśnionym. Nigdy wcześniej nie miałem tak głębokiej przyjaźni z osobami z całego świata. Stworzyliśmy więź i braterstwo, które pomogły mi przezwyciężyć wyzwania i samotność studiów. W tym czasie miałem też stałą i cudownie inteligentną dziewczynę, Jennifer, po raz pierwszy w życiu. Wieczorami Jennifer pracowała jako kelnerka w tym samym sportsbarze co ja. Jako ekspertka od amerykańskiego języka migowego w dzień uczyła i tłumaczyła dla dzieci z wadami słuchu w publicznym systemie szkolnym Miami-Dade. Była o wiele inteligentniejsza ode mnie i to mi się podobało. Na początku zżyliśmy się ze sobą jako współpracownicy i koledzy z siłowni. Jej intelekt wprawił mnie w osłupienie. W mgnieniu oka recytowała jakąś naukową koncepcję, której właśnie nauczyłem się na uniwersyteckim wykładzie z fizyki i to wszystko bez korzyści z absurdalnie drogiej edukacji. Oboje czuliśmy, że nasz związek może się rozwinąć i przetrwać próbę czasu. I tak się stało. Ale ja nadal miałem swoje demony. Każdej nocy, gdy obejmowałem stanowisko ochroniarza, rozglądałem się po sali, szukając kłopotów. W sportsbarze czy klubie nocnym nie musiałem długo na to czekać. Te miejsca przyciągały i miały stały dopływ kretynów, którzy potrzebowali przypomnienia, jak traktować innych ludzi. Nic w życiu nie satysfakcjonowało mnie bardziej niż oddanie łobuzowi tego, na co zasługuje. Z perspektywy czasu moja praca prawdopodobnie służyła jako sposób na wyrównywanie szans między tyranami, nie tak bardzo różniącymi się od tych z mojej młodości, a outsiderami. Na dobre i na złe i po raz pierwszy w życiu miałem pełną kontrolę nad swoim otoczeniem i mogłem usunąć każdego, kogo uważałem za tyrana. Czułem się do tego upoważniony. Jeśli chodzi o liczne umiejętności bojowe, których uczyła armia, nauczyłem się już wiele od mojego ojca i z różnych programów sztuk walki, do których mnie zachęcał. W młodości mój ojciec Luis D. Elizondo III walczył z Fidelem Castro przeciwko kubańskiemu dyktatorowi Fulgencio Batista. Uczęszczał do Akademii Wojskowej w Hawanie, do której uczęszczał również syn Castro, Fidelito. Jako rewolucjonista był oddany wolności Kuby i Castro, dopóki Fidel nie ujawnił swojej prawdziwej twarzy. Kiedy Castro sprzymierzył się z Rosjanami i ogłosił się dożywotnim prezydentem, mój ojciec przyłączył się do ruchu oporu, a ostatecznie do brygady 2506 i wziął udział w inwazji USA na Zatokę Świń. Ceną za jego decyzję były 2 lata więzienia Castro, gdzie przeszedł operację jamy ustnej bez znieczulenia i od czasu do czasu jadł gotowane kopyta końskie, aby przeżyć. Nieważne jak było źle, zawsze mówił, że inni mają o wiele gorzej od niego. Ta gehenna zmieniła mojego ojca w wybuchowego człowieka, zawsze tęskniącego za walką z autorytetami. Przez większość mojego dzieciństwa nosił czarną brodę w stylu paramilitarnym i jak na ironię upodobniła go do Fidela Castro.
Dorastając w południowej Florydzie, byłem zwykłym, przeciętnym dzieciakiem. Kiedy byłem młody, chodziłem do szkoły hebrajskiej. Moja matka ubierała mnie w sztruksowe szorty, golfy i oksfordzkie półbuty. Rozpieszczała mnie, nazywając mnie swoim pumpkin pie, ku niezadowoleniu mojego ojca. Aby mnie zahartować, tata pokazał mi drugą stronę życia. Stronę, która obejmowała tajemnicze spotkania w zadymionych pokojach z wygnanymi kubańskimi mężczyznami, wymachującymi bronią palną. Miałem 7 lat. Umiejętności praktyczne ukształtowały moją wczesną naukę. Tata nauczył mnie alfabetu Morsa i obsługi radia krótkofalowego i CB. Przepytywał mnie z wojskowego alfabetu fonetycznego, aż nauczyłem się alfabetu Alfa Bravo Charlie tak dobrze, jak najlepsi z nich. Zapisał mnie na taekwondo. Nauczyłem się czytać mapę topograficzną i korzystać z kompasu. Nauczyłem się, jak naprawić silnik samochodu i jak go uruchomić bez kluczyka, jeśli to konieczne. Jak nurkować i prowadzić motorówkę. Jak wykonywać naprawy elektryczne i hydrauliczne. Podczas gdy inne dzieci w moim wieku czytały poradnik harcerza, ja przeglądałem książki, które tata wcisnął mi w ręce. I były to książka kucharska anarchisty i Jak przetrwać w Wietnamie. W poprzednim życiu mój ojciec i dziadek byli wykwalifikowanymi konstruktorami bomb, więc tata zabierał mnie i kilku moich przyjaciół na odległy parking i uczył nas, jak budować własne wyrzutnie rakiet z rur PCW, materiałów wybuchowych i baterii 9-woltowej. Albo pokazywał mi, jak włamać się do domu, podważając rozsuwane drzwi śrubokrętem. Mając 7 lat, stałem przy kuchennym stole i patrzyłem na coś, co wyglądało na 100 kawałków sprytnie zaprojektowanej czarnej stali. Były to elementy tajemniczej, większej całości. Rzuciłem okiem na ojca, który stał obok. Gestem wskazał. No dalej, powiedział w swoim ojczystym języku. Wiesz, co robić? Sięgnąłem po rozpoznawalne kawałki i przesunąłem je po obrusie, gdzie mogłem lepiej z nimi pracować. Poruszałem się powoli i początkowo niepewnie. Każdy element miał swój własny sposób dopasowania się do układanki. Niektóre się wkręcały, inne się wsuwały, naciskały lub klikały. Każdy satysfakcjonujący dźwięk oznaczał, że jestem na dobrej drodze. Każdy ruch budził pamięć mięśniową. Robiłem to już wcześniej. Kiedy układanka się składała, mój ojciec uważnie obserwował swojego jedynego syna, swoje jedyne dziecko. Chciałem, żeby był dumny. W końcu dopasowałem pokrywę komory zamka i ujrzałem w pełni zmontowany karabin szturmowy AR-15. Bueno, powiedział mój ojciec z dumą. Teraz zrób to jeszcze raz, tym razem szybciej. Przy tym stole przez wiele dni mojego dzieciństwa ćwiczyłem składanie jego innej broni. Jego pistoletu Beretta, kaliber 32, pięknego włoskiego pistoletu. Potem jego AK-47. A potem jego pistoletu maszynowego Ingram Mach 11, Uzi i KG-99. Im więcej się uczyłem, tym więcej chciałem się nauczyć. Pewnego dnia posadził mnie po raz pierwszy za kierownicą pojazdu mechanicznego Jeepa Toyota FJ40 z 1972 roku i nauczył mnie prowadzić samochód z manualną skrzynią biegów. Siedziałem na stosie poduszek, aby jednocześnie dosięgnąć kierownicy i pedałów. Od tego dnia co weekend jeździliśmy na plażę lub do lasu w pobliżu naszego domu, żeby trochę pojeździć po bezdrożach. Uwielbiał jeździć Toyotą po błocie, aby mógł się nauczyć metodą prób i błędów, jak się z tego wydostać. Kiedy miałem 8 lat, kupił mi mój pierwszy motocykl i obserwował z boku, jak go rozbiłem i cudem uszedłem z życiem, z oparzeniami trzeciego stopnia na nogach. Opierając się pokusie, by pobiec mi na pomoc, cierpliwie czekał, aby zobaczyć, jak sobie z tym poradzę. Dopiero gdy wsiadałem z powrotem na motocykl, podszedł, aby zobaczyć, jak się czuję. Nie był bezdusznym człowiekiem, ale celowo starał się nauczyć mnie lekcji życia i tego, jak radzić sobie z traumą. W wieku 10 lat wsiadłem na wypożyczoną Cessnę i odbyłem moją pierwszą lekcję latania. Połóż ręce tutaj, powiedział, i zatrzymaj się tutaj.
Czujesz sprzężenie zwrotne? Okej, teraz nie za szybko. W ciągu kilku minut przeleciałem 4000 stóp nad plażami Sarasoty, płosząc za sobą mewy i czując, jak moje serce wali mi w piersi. Jako młody chłopiec znałem efektywny zasięg i kaliber niemal każdego karabinu w amerykańskim inwentarzu broni i potrafiłem złożyć niemal każdą broń w mniej niż 60 sekund. Jeśli uznać, że dziecko wyrasta na mężczyznę, to chyba mogę powiedzieć, że bieg mojego życia został wyznaczony w wieku 11 lat. Część mojej dziecięcej niewinności została skradziona przez obietnicę ponownej inwazji na Kubę. Później dowiedziałem się, że mój ojciec przygotowywał mnie do czegoś zwanego Alfa 66, przemianowanej brygady 2506, w której nowe pokolenie Kubańczyków miało być szkolone do ponownej inwazji na ich kraj. To wyjaśniało, dlaczego jeszcze jako młodego chłopca uczono mnie w parku Everglades strzelać z karabinów maszynowych. Miałem odzyskać ojczyznę i przynieść wolność Kubie. Ten dzień nigdy nie nadszedł. Małżeństwo moich rodziców było romansem stulecia. Moja matka była częściowo Libanką, częściowo aszkenazyjską Żydówką, częściowo Indianką z plemienia Irokezów, częściowo francuską i częściowo wszystkim innym. Janice dorastała w Kentucky. Była piękną, zawodową modelką i kiedyś króliczkiem Playboya w Chicago. Według mojej matki jej egzotyczny wygląd wynikał z jej rodzinnego dziedzictwa, będącego mieszanką persko-indiańsko-szkocką. We wczesnych latach życia postanowiła wychować mnie na Żyda. Luis Senior, przystojny i wybuchowy, były rewolucjonista kubański, pracował w branży hotelarskiej na Florydzie. Oszczędzał każdy zarobiony grosz i otworzył to, co stało się odnoszącą sukcesy włoską restauracją o nazwie Michael Angelo, znajdującą się w ekskluzywnym St. Armand Circle w Sarasocie. Restauracja prosperowała. Mój ojciec zarobił pieniądze, aby oddawać się swoim paramilitarnym zajęciom i obdarowywać moją matkę wszystkimi najnowszymi trendami mody, piękną biżuterią i luksusowymi samochodami. Pomiędzy jego wytrwałością a jej klasą ta dwójka wydawała się innym uosobieniem pary zdolnej do zdobycia świata. W rzeczywistości jednak zarówno Janice, jak i Luis byli małżeństwem sprowadzoną przez niego restauracją, być może nawet bardziej niż ze sobą nawzajem. Szaleństwo mojego ojca czaiło się pod powierzchnią. Lata nadużyć w więzieniach Castro zdawały się zmieniać połączenia w mózgu mojego taty. Na początku lat 80. reżyser filmowy Brian De Palma kazał swoim ludziom poznać mojego ojca i jego przyjaciela, oboje kubańskich wygnańców. Gdy De Palma próbował zrozumieć umysł porywczego kubańskiego bohatera, którego wymyślił do filmu Scarface, czyli Człowiek z blizną. Nieustannie kłótliwy, wulkaniczny temperament mojego ojca często wybuchał w najbardziej nieodpowiednich momentach. Pewnego razu, gdy zabierał mnie do kina na seans popołudniowy, nakrzyczał na nastolatka w kasie biletowej z powodu ceny biletów do kina i ceny popcornu. Kiedyś kupował mi lody tylko po to, by rzucić nimi w sprzedawcę, gdy uznał, że ten go oszukał. Nie miał nic przeciwko temu, żeby trzasnąć faceta w twarz za jakąś drobną zniewagę. Pamiętam, jak policja przyjechała do restauracji, żeby go aresztować. Nie możecie mi zrobić czegoś, czego Castro już nie zrobił. Wściekle oświadczył przed wszystkimi klientami, gdy bransoletki zaciskały mu się na nadgarstkach. Niech Bóg ma cię w swojej opiece, jeśli położysz rękę na mnie, jego ciele i krwi. Pomimo szkolenia, jakie otrzymałem od ojca, byłem bierny i nadal byłem prześladowany w szkole. Nie byłem jeszcze wojownikiem. Na przystanku autobusowym byłem poddawany bezlitosnym torturom z powodu moich ubrań i dziwacznych włosów. Moja matka uważała, że jestem słodki. Moi dręczyciele bili mnie, kradli mi pieniądze na lunch i wytrząsali ze spodni. Zaciskałem usta i to znosiłem. Żyłem w ciągłym strachu przed moimi oprawcami. Dzwonienie ostatniego dzwonka było jak złowieszcze przypomnienie, że niezliczona ilość starszych chłopców będzie czekać na mnie przy autobusach, aby mnie upokorzyć jeszcze raz.
Zgroza i strach wypełniły moje popołudniowe godziny tuż przed ostatnim szkolnym dzwonkiem. W końcu mój ojciec dowiedział się o tym, gdy zauważył u mnie siniaka. Bałem się, że jeśli coś powiem, to tylko pogorszy sprawę. Dopiero gdy zapewnił mnie, że nic nie powie, niechętnie opowiedziałem mu, co się stało. Następnego dnia mój ojciec czekał na mnie na przystanku autobusowym. W wirze wulgaryzmów i obscenicznych gestów groził łobuzom, a nawet kierowcy autobusu szkolnego za to, że do tego dopuścił. Innym razem, gdy byłem w szkole średniej, mój ojciec zauważył czerwony ślad na mojej szyi. Dzień wcześniej mój nauczyciel wychowania fizycznego złapał mnie za szyję, gdy byłem w szkolnej izbie chorych. Następnego dnia mój ojciec pojawił się na szkolnym boisku piłkarskim, brutalnie atakując mojego nauczyciela wychowania fizycznego i grożąc mu śmiercią. Okrzyki taty leciały wprost do nieba. Pendecho! A jego usta się pieniły. Kiedy dzieci patrzyły na mnie z przerażeniem, chciałem, aby pochłonęła mnie ziemia i chciałem zniknąć. Wszystko, co warte jest miłości, jest warte walki i nigdy o tym nie zapominaj, mówił mi. To było jego motto, jego kod. Nie pomogło to, że nienawidziłem szkoły. Ledwie umiałem czytać i nie potrafiłem pisać. Kiedy próbowałem czytać, mechanizm dekodujący w moim mózgu uparcie odmawiał rzucenia światła na ludzki język. Podczas gdy reszta klasy widziała k-o-ty-a, k-ly-am-ke i dy-om, mój mózg pił ze mnie i wypluwał bełkot ukryty pod maską d-y-sy-ly-e-k-sy-i-a. Wielokrotnie udawałem chorobę, aby uniknąć łobuzów i pozornie niemożliwych do wykonania prac domowych. Żyłem też w ciągłym strachu przed przynoszeniem do domu kolejnych złych ocen. Zrównoważeniem zmienności mojego ojca stanowiła łagodna i delikatna natura mojej matki. Miała artystyczną wrażliwość i była uduchowiona i zawsze była przy mnie, żeby mnie pocieszyć. Mama i tata rozstali się, kiedy miałem 10 lat. Moje dziecięce szkolenie wojskowe dobiegło końca. Nasza rodzina się rozpadła. Mama sprzedała wszystko, co mieliśmy na pchlim targu, żeby utrzymać mnie i ją na powierzchni, w tym moje zabawki i ubrania. Tata sprzedał restaurację i prowadził komis samochodowy, aż w końcu też go sprzedał i skończył mieszkając w przyczepie na farmie świń, planując swój następny ruch. Przeprowadzka mamy do tańszej dzielnicy oznaczała dla mnie nowy okręg szkolny, ale nawet tam nękanie nie ustało. Pewnego dnia w mojej szkole średniej, pod wpływem dodatkowego stresu związanego z rozwodem moich rodziców i okolicznościami, które nastąpiły później, osiągnąłem punkt krytyczny. Kolega z klasy, który lubił zadawać ból i wprowadzać w zawstydzenie, jak zwykle podszedł do mnie i rozpoczął swoją rutynę. Tylko że tym razem wydarzyło się coś dziwnego. Mój instynkt ucieczki już nie istniał. Mój instynkt walki, zamiast latania, wziął górę i ku mojemu zaskoczeniu broniłem się. Następujący po tym przypływ adrenaliny był teraz inny. Strach, upokorzenie i przerażenie zostały zastąpione poczuciem gniewu, dumy i sprawiedliwości, emocjami, które były mi obce. Na szczęście szkoły mają sposób, aby pomóc dzieciakom takim jak ja. Dzięki J-Rod nauczyłem się ukierunkowywać mój gniew. Walka wyrównywała szanse, w których musiałem przetrwać. Nie będąc zbyt popularnym wśród dziewcząt, zrobiłbym prawie wszystko, aby zwrócić na siebie ich uwagę, w tym głupie, lekkomyślne rzeczy, które potem wracały, aby mnie ugryźć. Byłem buntownikiem bez pojęcia, a na studiach celowo wybierałem najtrudniejsze kierunki, pomimo lat zniechęcenia i krytyki, których doświadczyłem ze strony nauczycieli i dalszej rodziny. To dlatego zapisałem się na studia przedmedyczne na University of Miami i zrobiłem podwójny kierunek z mikrobiologii i immunologii. W tym czasie nie rozmawiałem już z żadnym z rodziców o niczym. Nadal byłem bardzo zły. Po latach radzenia sobie z jego nieprzewidywalnym temperamentem zacząłem bać się ojca. Kochałem go, po prostu nie chciałem być taki jak on. Uwielbiałem mamę, ale jej decyzje, a także moje własne, rozdzieliły nas, gdy byłem młodszy.
Często wykorzystywał ją jej obecny chłopak. Wiedziałem, że po studiach będę musiał dokonać kolejnej dużej zmiany, jeśli chciałem uniknąć swojego nadchodzącego losu jako faceta, który nic nie osiąga i zawsze pakuje się w kłopoty. Więc gdy większość moich przyjaciół znajdowała swoją karierę, ja nie widziałem innego wyjścia, jak wstąpić do armii USA. Po zaciągnięciu się mogłem powiedzieć, że moje życie rzeczywiście się zmieniło na lepsze. W końcu znalazłem cel, którego pragnąłem od czasu J-Rod. Początkowo zaproponowano mi stopień oficerski, biorąc pod uwagę, że miałem już dyplom ukończenia studiów wyższych. Ale gdybym poszedł tą drogą, nie miałbym wyboru w mojej wojskowej specjalizacji zawodowej i innymi słowy, przydzieliliby mnie według potrzeb armii, co prawdopodobnie byłoby pracą w korpusie medycznym. Tak więc zamiast tego zaciągnąłem się jako szeregowy. Otrzymałem najlepsze szkolenie, o jakie można prosić. Umiejętności posługiwania się bronią, walka wręcz, techniki ratowania życia itd. Po uzyskaniu kwalifikacji żołnierza zostałem przeszkolony na specjalnego agenta kontrwywiadu, co wszyscy w armii nazywali 97 Bravo. Nauczyłem się, jak prowadzić nadzór i kontrnadzór, odczytywać mowę ciała i prowadzić rekrutacje źródłowe. Moim pierwszym przydziałem była Korea Południowa tuż po tym, jak Jennifer i ja, teraz już jako małżeństwo, poczęliśmy nasze pierwsze dziecko. Pozostawienie jej w domu w ciąży było jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobiłem. To był rodzaj poświęcenia, które każda rodzina wojskowa zna aż za dobrze. Poszedłem, posłuchałem wezwania i przegapiłem całą ciążę Jen. Większość czasu spędziłem w Korei, pracując z koreańską CIA, z koreańską Policją Narodową lub w zespole nadzorującym projekty specjalne. Kiedy wróciłem do domu, nasza nowa córka miała 3 miesiące. Jen miała pracę w kręgielni w naszym nowym przydziale wojskowym, a ja miałem 2 dodatkowe prace po godzinach, aby dorobić do pensji wojskowej, wynoszącej 17 tysięcy dolarów rocznie. Otrzymałem specjalne pozwolenie od mojego dowódcy, aby dorabiać jako oficer ochrony i po raz kolejny jako ochroniarz, aby pomóc mojej rodzinie związać koniec z końcem. 902 MI Group z Fort Meade w stanie Maryland była moim drugim przydziałem, ale moją stacją służbową był Fort Huachuca w Arizonie. Prowadziłem dochodzenia kontrwywiadowcze w 3 stanach. Nevadzie, Kalifornii i Arizonie, aby chronić nowe technologie opracowane przez nas rząd. Broń laserowa, bezzałogowe statki powietrzne, silniki rakietowe i mnóstwo pojazdów powietrznych. Moim głównym zadaniem było chronienie poufnej, ściśle tajnej technologii przed zagranicznymi szpiegami, którzy mieli na celowniku głównych wykonawców obronnych, takich jak TRW, Raytheon, Boeing i Lockheed. Badałem również każdego, kto miał uprawnienia bezpieczeństwa i mógł być zamieszany w jakieś przestępstwo. I zajmowałem się włamaniami, co czasami skutkowało tym, co nazywano plikiem uciążliwości. Pewnego dnia do mojego biura wszedł nerwowy i zaniedbany były wojskowy i powiedział: "Musisz mi pomóc, rząd mnie ściga. Jestem podwykonawcą dla sił powietrznych USA, a mój pseudonim to Samotny Wilk na Wybiegu." Dlaczego cię ścigają? Chcą, żebym uczynił samoloty niewidzialnymi za pomocą mojego specjalnego wzoru matematycznego. W duchu przewróciłem oczami. Dziwaczne włamania były powszechne. Agenci dyżurni, tacy jak ja, mieli przeszukiwać i segregować te raporty. Pamiętam to, ponieważ kilka tygodni później odwiedziło mnie 2 agentów Biura Specjalnych Dochodzeń Sił Powietrznych, w skrócie OSI. Czy rozmawiałeś kiedyś z facetem, który twierdził, że potrafi sprawić, że samoloty staną się niewidzialne? Prawie się zaśmiałem. Tak, dlaczego pytacie? Czy on też was nęka? Bardzo poważnym tonem i bez wahania jeden z agentów OSI powiedział: "Ten facet faktycznie dla nas pracuje i potrzebujemy wszystkich akt, jakie macie na jego temat." Zaśmiałem się nieswojo. Czy ma kłopoty? Może odstawił leki? Ich odpowiedź była jeszcze bardziej zagadkowa. Jest podwykonawcą jednej z naszych najbardziej wrażliwych technologii. Zdumiony, nieśmiało przekazałem dokumenty. Wyszli z aktami i wszelkimi resztkami prawdy w nich zawartymi. Nie usłyszałem nic więcej o tej sprawie.
Kiedy czasem o tym myślę, wiedząc to, co wiem teraz, zastanawiam się, jakie notatki zostały sporządzone w moich aktach. Około roku później zostałem polecony przez podpułkownika Michaela Siege'a, mojego mentora, na nowe stanowisko w wyspecjalizowanej kadrze, o której nigdy nie słyszałem, w programie armii o nazwie Great Skills. Telefon zadzwonił późnym popołudniem. Bądź gotowy na spotkanie za 2 godziny. W tanim motelu na środku pustyni w Arizonie czekał na mnie krępy, siwobrody mężczyzna. Wyglądał, jakby czuł się bardziej komfortowo na Harley'u niż w garniturze. Jego twarz była zmęczona jak stary skórzany portfel. Chodził lekko utykając na lewą nogę. Eugene Jean Lessman. Ten krzepki oficer wywiadu był głównym rekruterem wszystkiego, co straszne w armii. W Wietnamie Jean był członkiem elitarnej grupy operacji specjalnych, w skrócie SOG, i zielonym beretem. Brał również udział w niesławnym projekcie Phoenix, którego celem byli przywódcy Wietkongu. Jego utykający chód był spowodowany kilkoma ranami postrzałowymi, których doznał skacząc z helikoptera na polu walki. Jean był mężczyzną, a nie kimś, z kim można sobie pogrywać. Jean przyleciał z Hanover, Virginii, żeby się ze mną spotkać. Biorę pod uwagę twoją kandydaturę na stanowisko rządowe, powiedział mi. Czy masz coś przeciwko temu, żebym zadał ci kilka pytań? Tak rozpoczęło się jedno z najszybszych przesłuchań, jakich kiedykolwiek doświadczyłem. Skąd byłem? Co robiłem, kiedy nie byłem na posterunku? Kim byli moi rodzice? Dlaczego dla mnie ważne było służenie mojemu krajowi? Takie pytania często dotyczyły tych samych elementów mojego życia, choć były zadane inaczej. To był dokładnie taki sam rodzaj techniki stymulacji, jakiej uczyliśmy się na jednym z moich kursów. Zadajesz swoim badanym cykliczne i powtarzające się pytania, żeby sprawdzić, czy ich odpowiedzi są spójne. Great Skills to trwający od dawna program, którego wywiad armii używał do rekrutacji młodych żołnierzy, których zidentyfikowano jako posiadających szczególne talenty i których mogliby szkolić i wykorzystywać jako szpiegów. Nigdy mi nie powiedziano, jak wydobywali te umiejętności. A co ze zdalnym postrzeganiem? Wiesz, co to jest? Nie, odpowiedziałem. Później Jean powiedział mi, że program Great Skills nazywał się również Grey Fox. Jean był członkiem MICACP, co oznaczało Military Intelligence Civilian Accepted Career Program, czyli program kariery w wywiadzie wojskowym dla cywilów. Jean był cywilnym oficerem wywiadu, który pracował dla armii. Później dowiedziałem się, że Jean również znalazł i zwerbował żołnierzy do innej, ściśle tajnej operacji o nazwie Stargate, lub przynajmniej tego, co z niej zostało. Nigdy nie wyjaśnił, czy jego wysiłki w ramach Stargate były kiedykolwiek częścią oficjalnej misji Grey Fox. Stargate było osadzone w rządzie federalnym przez lata prowadzone przez CIA, a później przez DIA. Rekruci byli szkoleni, aby szpiegować wrogów, ale nie w zwykły sposób. Stargate szkoliło super żołnierzy do szpiegowania trudnych celów za pomocą ich zdolności parapsychicznych. Nie, nie żartuję. To był oficjalny program rządu USA. Nazywali tę wysoce kontrowersyjną technikę zdalnym postrzeganiem. Program, zapoczątkowany na Uniwersytecie Stanforda, pod koniec lat 60. był prowadzony przez nikogo innego jak Hala Puthoffa, którego poznałem na spotkaniu przy kolacji, którą opisałem wcześniej. Hal był badaczem na Uniwersytecie Stanforda i pracownikiem NSA, gdy on i jego kolega Russell Targ zostali zaczepieni przez CIA i poinformowani, że Rosja ma program zdalnego postrzegania. USA muszą nadrobić zaległości i pokonać ich wysiłki. Tak to się wszystko zaczęło. Postrzeganie pozazmysłowe zyskało zwolenników w rządzie, którzy początkowo byli sceptyczni, a potem zszokowani, że technika działa. Nikt nie rozumiał tego mechanizmu. CIA nie przejmowała się, dlaczego to działa. Liczyło się tylko to, że to działało.
Kiedy wyszkoleni przez rząd jasnowidze skupiali swoją uwagę na konkretnym temacie, zbierali obrazy, uczucia, myśli i informacje wywiadowcze, których inaczej nie dałoby się zebrać za pomocą konwencjonalnych technik szpiegowskich. Stargate odniosło taki sukces, że Hall regularnie raportował bezpośrednio dyrektorowi CIA i Białemu Domowi. Jako miarę sukcesu programu, o którym można dziś mówić, było to, że jego jasnowidze zlokalizowali kiedyś rosyjski naddźwiękowy odrzutowiec, który rozbił się gdzieś nad Afryką. Nasze najlepsze satelity nie mogły go zlokalizować, podobnie jak Rosjanie. Jeden z naszych zdalnych obserwatorów zobaczył ten odrzutowiec i wskazał dokładną lokalizację zestrzelonego samolotu w Kongo. USA były w stanie wkroczyć i przejąć ten cenny cel, opierając się wyłącznie na wizjach zdalnego obserwatora. Prezydent Jimmy Carter w słynny sposób odniósł się do tej sprawy w mediach. Zdalni postrzegacze zlokalizowali również generała brygady Jamesa Lee Doziera, który został porwany we Włoszech przez Czerwone Brygady w 1981 roku. Podczas wojny w Zatoce Perskiej zdalni postrzegacze zidentyfikowali i zlokalizowali magazyny, w których przechowywano śmiercionośne środki chemiczne. Historie sukcesów zdalnego postrzegania były liczne i wydawały się niemal magiczne. Historie, którymi nie mogę się podzielić, są jeszcze bardziej zdumiewające. Jak wszystko, co rządowe i co kwestionuje obecny status quo lub sprawia, że ludzie kwestionują swoje poczucie rzeczywistości, Stargate miało swoich krytyków i wrogów. Kongres wycofał finansowanie programu szpiegowstwa psychicznego na jakiś czas przed moją rekrutacją. Ale Jean pracował niestrudzenie za kulisami, aby utrzymać w działaniu małą grupę zdalnych postrzegaczy. Jean chciał, abym został jednym z jego psychicznych szpiegów. Pamiętam, że zastanawiałem się, czy armia pozwoli mi odejść z obecnego zobowiązania. Miałem jeszcze 2 lata do końca kontraktu. A co jeśli armia nie zechce mnie puścić? Zapytałem. Jean odchylił się na krześle i zaśmiał się. Synu, powiedział, jesteśmy armią. Tajną armią. Jean podzielił się ze mną starym podręcznikiem zdalnego postrzegania, ale prawdziwe szkolenie miało się odbyć, gdy sam się w to wpakowałem. Gdy najlepsi zdalni postrzegacze byli w strefie, mogli przeniknąć do wrogich instalacji i tam się rozejrzeć. Mogli zlokalizować personel lub ważne zasoby. Mogli nawet rzekomo zakłócać lub unieruchamiać umysły przeciwników. Podczas takiej sesji oglądania doświadczony postrzegacz mógł rysować obrazy, mapy, współrzędne, szczegóły wszystkiego, co widział. Wątpiłem, czy kiedykolwiek będę w stanie zgromadzić tak godne uwagi osiągnięcia, ale Jean dał z siebie wszystko, aby mnie wyszkolił. Pamiętam spotkanie z Jeanem w jednym ze starych moteli w Sierra Vista. Kazał mi usiąść na krześle, lekko pochylić głowę i skupić wzrok na wyimaginowanym horyzoncie. Zobaczyłem brak ostrości, nic zbyt intensywnego i nic, co mogłoby nadwyrężyć choćby jedno ścięgno w moim ciele. Za mną usłyszałem głos Jeana. No dalej, powiedział, zacznij, kiedy będziesz gotowy. Utrzymywałem równy i spokojny oddech. Wtedy tego nie zauważyłem, ale później powiedziano mi, że aby wejść w strefę, często pocierałem kciuki i palce wskazujące, tak jak przy przekręcaniu pokrętła radia, które istniało tylko w mojej wyobraźni. Często postrzegałem, a nawet czułem lekki prąd lub jego przepływ, które Siwobrody nazywał linią sygnałową. Przekręciłem to niewidzialne pokrętło i przejechałem przez stacje jedną po drugiej, wyłapując rozmaite fragmenty dźwięku, emocji, a nawet zapachów. Sztuczka zdalnego postrzegania polegała na tym, aby nie oceniać, zgłaszać to, co do ciebie przyszło bez osądzania, bez AO, bez tak zwanego analytical overlay, czyli bez analitycznego nałożenia. Po prostu pozwól temu przyjść. Dobry zdalny postrzegacz musi unikać wrodzonej pokusy, którą wszyscy mamy, aby widzieć wzorce. Musisz porzucić wszelkie z góry przyjęte pojęcia o tym, czym coś może być. W życiu codziennym rozpoznawanie wzorców pomaga nie przeciążać naszego mózgu zbyt dużą ilością danych.
Działa to jak filtr, pozwalając nam rozpoznać i izolować wzorce, które mogą okazać się dla nas niebezpieczne. Jednak tendencja naszego mózgu do mówienia „Hej, wiem co to jest”, okazuje się katastrofalna w przypadku zdalnego postrzegania. Czasami Jean dawał mi kopertę i prosił, abym opisał miejsce wymienione w środku. Tylko że nie mogłem otworzyć koperty. Dzień później nieznacznie zmieniał procedurę. Miałem skierować swoją uwagę na fotografię, którą trzymał Jean, a której nie mogłem zobaczyć. Zanim zaczęliśmy, podał mi ustnie współrzędne geograficzne obiektu, o którym mowa. Ale bez konsultacji z mapą nie miałem pojęcia, gdzie na świecie mam się skupić. Miejsce nie było tak naprawdę istotne, ale obiekt był. Innym razem po prostu pytał, co jest w kopercie? Wiem, że to brzmi jak niemożliwe zadanie, ale jeśli słuchałem radia w swoim sercu, w swoim umyśle, prawie zawsze wyciągałem z tego coś przydatnego. Oddychałem, utrzymywałem ciało w równowadze. Gałka radia przestawała się obracać i nastawiła się na cel. Wyobraziłem sobie linię sygnału jak świecącą białawą rzekę, która płynęła jak obwód w kierunku, w którym miałem iść. Nie fizyczną rzekę, ale rzekę, którą mogłem poczuć. Rzekę, która prowadziła do dziwnych miejsc i dziwnych ludzi, których nigdy nie spotkałem. Wraz z praktyką stawałem się coraz lepszy. Później zabrałem techniki, których się nauczyłem, ze sobą do kolejnych zadań. Po pewnym czasie zdalne postrzeganie stało się dla mnie drugą naturą. Potrafiłem się wczuć w sytuację bez żadnego protokołu czy rytuału. Byłem podekscytowany dołączeniem do szeregów nielicznych, elitarnych, zdalnych postrzegaczy, gdy otrzymałem nieszczęsną wiadomość, że program został całkowicie zdemontowany. Miałem jechać do Panamy jako oficer operacji wywiadowczych. W związku z tym przyjąłem tę pracę i tak po prostu zostałem zwolniony z obowiązków wobec armii jako szeregowy żołnierz i zostałem cywilnym urzędnikiem pracującym dla armii, chociaż faktycznie otrzymywałem za tę pracę wynagrodzenie od NSA, czego nigdy nie zrozumiałem. Do dziś nie mam pojęcia, czy Jean pierwotnie zamierzał, abym został jednym z jego zdalnych postrzegaczy, czy też po prostu mnie oceniał. Umiejętności, których nauczył mnie Jean, wykorzystywałem od czasu do czasu podczas prowadzenia operacji kontrwywiadowczych, gdzie rutynowo oceniałem raporty kontrwywiadu. Powiedzmy, że informator powiedział, że konkretna lokalizacja jest ważna. Czy tak było? Przechodziłem wtedy w tryb zdalnego postrzegania i próbowałem się wczuć w tę sytuację. Jak teraz odbierałem informacje wywiadowcze? Kiedyś na Bliskim Wschodzie miałem złe przeczucia co do konkretnego miejsca, które 5 moich ludzi miało zbadać następnego dnia. Nie możemy tego zrobić, powiedziałem jednemu z moich podwładnych. Coś tu jest nie tak, nie chcę, żebyście tam wchodzili. Cóż, w porządku, powiedział zwięźle, ale ktoś tam i tak wejdzie. Poza tym Brytyjczycy już wczoraj oczyścili ten obszar. Zamiast tego wszedł tam zespół sojuszniczy i natknął się na ładunek wybuchowy. W kolejnych latach miałem zaszczyt spotkać 4 innych zdalnych postrzegaczy, którzy przeszli szkolenie w tej dziedzinie. Często rozmawialiśmy o naszych doświadczeniach z tą techniką. Pewnego popołudnia omawialiśmy schwytanie podejrzanego terrorysty, który od dawna znajdował się na radarze rządu USA. Był przetrzymywany w miejscu oddalonym od nas o 1000 mil. Byłem tam już wcześniej. Jako test wszyscy zebraliśmy się w bezpiecznym ośrodku w Pentagonie z naszymi lunchami w brązowych torbach i podjęliśmy próbę grupowego zdalnego postrzegania. Skierowaliśmy nasze połączone myśli ku konkretnemu terroryście w jego celi. Nikt z nas nie miał współczucia dla bezwzględnego zabójcy, który z radością odebrał życie naszym towarzyszom. Zastanawiałem się, czy zrobimy na nim jakieś wrażenie. I rzeczywiście coś się wydarzyło. Kilka miesięcy później dowiedzieliśmy się, że terrorysta powiedział swoim prawnikom, że CIA wysłała 5 aniołów, aby przerwać jego sen. 5 postaci skąpanych w białym świetle stało nad jego łóżkiem i gwałtownie nim potrząsało, doprowadzając go do przerażenia. Poczuł, że nadszedł na niego sąd.
podzielił się historią ze swoim prawnikiem, a opowieść ta później trafiła do mainstreamowej gazety, która napisała o tajnym programie CIA używanym do nękania jego klienta. Powiedziałem Halowi Puthoffowi, co zrobiliśmy. Nie był zaskoczony. Najlepsi praktycy zdalnego postrzegania, Pat Price, Ingo Swan, Joe McMoneagle, osiągają niesamowite rezultaty. Z kanapy na zachodnim wybrzeżu Price przeniknął do tajnej lokalizacji NSA w zachodniej Virginii i prawidłowo opisał etykiety identyfikacyjne na teczkach zamkniętych w podziemnej szafie. Podczas jednej sesji Swan twierdził, że zdalnie oglądał Jowisza i opisał jego bardzo cienkie pierścienie, które miały zostać dostrzeżone i potwierdzone dopiero po latach przez bezzałogowe sondy. Gene zwykł mówić: wiesz, ludzie z darem takim jak twój są rzadkością. Nie mam daru, mówiłem. Och tak, ty masz. Okazuje się, że obaj mieliśmy rację. Prawda była taka, że duża część populacji była i jest zdolna do zdalnego postrzegania. To szkolenie było rzadkie, a nie dar. Kiedyś usłyszałem przekonujące wyjaśnienie zdalnego postrzegania. Powiedziano mi, że jest to szczątkowa zdolność, z której korzystali wcześni ludzie przed rozwojem języka mówionego. Zwierzęta domowe polegają na tym szóstym zmyśle, aby określić, czy inne zwierzę stanowi zagrożenie. Zanim ludzie zaczęli mówić, mogliśmy mieć również tę zdolność. Ile razy w życiu czułeś, że słowa nie są wystarczające, aby wyrazić twoje uczucia? Założę się, że jesteś ogarnięty tą frustracją pół tuzina razy w miesiącu, szczególnie jeśli jesteś w związku z kimś, kogo kochasz. Uważamy język za wielkie osiągnięcie ewolucji, ale co by było, gdybyśmy mogli bez słów łączyć się z innymi osobami z dużej odległości? Ciekawą rzeczą w zdalnym postrzeganiu jest to, że musi ono być używane w czysto dobrych intencjach, a nie w złych celach lub dla osobistych lub egoistycznych korzyści. Nazwij to karmą lub czymś innym, wszyscy zdalni obserwatorzy uczą się tego w taki czy inny sposób. Czy to praktykują, czy nie, to już inna sprawa. Zdalne postrzeganie zasługiwało na naukę, a nie na pogardę. Jednak zamknięci fanatycy wtargnęli i zadeptali Stargate na śmierć. Pod koniec programu jeden z członków Stargate był oszołomiony, słysząc, dlaczego nadzorca rządowy sprzeciwia się dalszemu finansowaniu. Współpracujesz z ludźmi, którzy są w zmowie z diabłem, powiedział szef. Jakkolwiek szalenie to wtedy brzmiało, później usłyszałem podobne bzdury od wysokich rangą urzędników rządowych, którzy byli zdecydowani zamknąć nasze dochodzenie w sprawie UAP. Ale do tego przejdziemy później. Nie trzeba dodawać, że nie jest dobrze dla Stanów Zjednoczonych ani dla ludzkości, aby mieli tego rodzaju zamkniętych urzędników, którzy odruchowo walczą i odrzucają wszystko, co kwestionuje ich osobiste przekonania religijne. Powiedzenie, że powstrzymuje to postęp i wzrost, jest niedopowiedzeniem. Daje to również naszym przeciwnikom przewagę, ponieważ oni nie mają tych moralnych przeszkód. Były rządowy jasnowidz Joe McMoneagle, który jest autorem świetnej książki na ten temat, uczestniczył kiedyś w spotkaniu, na którym otrzymał dwie sprzeczne opinie na temat swojego daru. Senator warknął do niego: panie, pan wykonujesz dzieło diabła i spłoniesz w ogniu piekielnym. Gdy McMoneagle wszedł na salę, podszedł do niego inny ustawodawca, który serdecznie go objął i szepnął mu do ucha: wykonujesz dzieło Boga, synu. Chociaż Stargate straciło fundusze, prawda jest taka, że rząd i wojsko nigdy nie przestaną używać narzędzia, które działa. Dlaczego mieliby to robić? Nasi przeciwnicy by tak nigdy nie zrobili. Programy po prostu się przemieszczają i zmieniają swoje nazwy. Tylko moi bliscy przyjaciele, tacy jak John Robert, znali moją przeszłość zawodową. Właściwie to ja nauczyłem Johna, jak zdalnie postrzegać i jest w tym niezwykle dobry. Mógłbym napisać całą książkę o zdalnym postrzeganiu, ale chodzi o to, że byłem oszołomiony, gdy dowiedziałem się, że mogę wykonywać tę pracę i że nieoficjalnie przyczyniła się ona do moich zadań wojskowych. I to, proszę Państwa, już wszystko na dziś. Ciąg dalszy nastąpi.
Do usłyszenia, mówił Chris McKenna.